W moim przekonaniu wciąż wielką barierą dla osób niepełnosprawnych jest bariera w mentalności. Bariera stereotypu i wokół osób niepełnosprawnych jako mało aktywnych, mało zaradnych, źle wykształconych i tak naprawdę niezdolnych do codziennej aktywności. Ale też w samych osobach niepełnosprawnych. Wciąż wielu uważa, że nie ma możliwości, by żyć zgodnie z własnymi marzeniami, aspiracjami, żyć aktywnie. I tu w moim przekonaniu ważna ta zmiana, która się dokonuje, to pokazanie, że ludzie mogą pracować, mogą osiągać swoje własne sukcesy, mogą realizować swoje marzenia. Mam wrażenie, że również swoją działalnością ten stereotyp przełamuje. Walka ze stereotypami nie jest łatwa, bo one tkwią głęboko i często są starannie skrywane. Ale dlatego trzeba znajdować takie rozwiązania, które trafiają w istotę problemu. Takim rozwiązaniem są wybory bez barier, czyli zapewnienie każdemu, niezależnie od tego, na ile jest sprawny, by mógł współdecydować o tym, kto rządzi i w samorządzie, i w państwie. Zatem głosowanie przez pełnomocnika, które oparło się aż o Trybunał Konstytucyjny, głosowanie korespondencyjne, możliwość zmiany komisji wyborczej, pilnowanie, by te komisje wyborcze były w lokalach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Inną taką sprawą, można powiedzieć drobną, ale jakże ważną i symboliczną, była ustawa o psie przewodniku, a zatem by nie było zależne od czyjegoś widzimisię, czy człowiek potrzebujący psa przewodnika może wejść do sklepu, do restauracji, do urzędu, do muzeum, czy nawet do szpitala, bo przecież skoro do szpitala przychodzą krewni i nikt nie będzie próbował badać, czy ten krewny jest w stanie nadającym się do wejścia do szpitala, to tym bardziej czemu osoba niewidoma, czy inna osoba potrzebująca psa przewodnika musiałaby być uzależniona od takiego czyjegoś widzimisię. Podobnie ustawa o języku migowym. Chodzi o to, by osoba, która komunikuje się wyłącznie w ten sposób, miała pełne możliwości załatwić również swoje bardzo osobiste sprawy bez pośredników, a zatem bez kogoś, komu by musiała ujawniać swoje intymne sprawy, na przykład spisując testament u notariusza czy prowadząc rozmowę z lekarzem. To także długi proces, by Sejm był dobrym przykładem obszaru bez barier. Bo jeżeli tu w Sejmie możemy pokazać, że każdy, właśnie niezależnie od tej sprawności, jest pełnoprawnym, w pełni aktywnym uczestnikiem toczącej się tu debaty, to tym bardziej nie ma usprawiedliwienia, by nie mogło tak się dziać w odległych od Warszawy urzędach gminnych, zakładach ubezpieczeń społecznych czy innych tego typu instytucjach publicznych. To wreszcie ciężka, krok po kroku prowadzona zmiana w edukacji. Aby z jednej strony nauczyciele nie bali się, że w ich klasie pojawi się niepełnosprawne dziecko i nie próbowali tego dziecka niby dla jego dobra wypchnąć za wszelką cenę do szkoły specjalnej, ale z drugiej strony, by programy nauczania, by sposoby egzaminowania były odpowiednie do tych różnych ograniczeń, które niesie ze sobą niepełnosprawność. A zatem jest wiele takich bardzo konkretnych działań, którymi musimy przełamywać owe stereotypy i pokazywać, że niepełnosprawność nie oznacza zamknięcia, nie oznacza izolacji, tylko że trzeba znaleźć być może inne drogi, inne sposoby, by pomimo tych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności ten człowiek mógł się w pełni rozwijać, żyć aktywnie, z pożytkiem dla siebie, ale też nie będąc ciężarem, ale pożytecznym dla otoczenia.